Harcerska Orkiestra Dęta Stczewa jak co roku wyjechała do Olpucha. Odwiedziliśmy ich wakacyjny obóz z kamerą. Olpuch to miejsce, które każdego lata gości Harcerską Orkiestrę Dętą Stczewa. W tym roku obóz zgromadził 57 uczestników, którzy przyjechali tu, by wspólnie ćwiczyć grę na instrumentach, ale nie tylko. Dzień na obozie zaczyna się wcześnie rano, o 7:30, i od tego momentu nie ma mowy o tym, by się nudzić. Próby orkiestry przeplatane są typowo harcerskimi zajęciami, grą w piłkę czy wspólną zabawą, jednak każdy ma też swoje obowiązki. Podział obowiązków wygląda następująco. U instruktorów jest nas piątka i codziennie któryś ma, jakby jest służbowym, czyli zajmuje się jakby całym oporządkiem na obozie, który budzi zastęp służbowy. Zastęp służbowy dzieli się na zastępy tak jak mamy po namiotach, chyba że jest jakaś nieparzysta liczba, to dodajemy kogoś. I wygląda następująco: obieranie ziemniaków, sprzątanie po każdym posiłku, mycie łazienek i oporządzanie całego obozu. Właściwie nie jest to jakaś ciężka praca, ale rano pobudka o 6 dla każdego. No i oczywiście nocne warty od 12 do 2, od 2 do 4 i od 4 do 6, bo od 22, kiedy kończy się ciszą nocną, do 24 właśnie instruktor służbowy ma wartę, a od 6 już też instruktor służbowy jest na nogach i właśnie budzi resztę, żeby zacząć dzień, bo dzień zaczyna się o 7:30 i kończy o 22. Wytężona praca podczas obozu owocuje przez cały rok, czego najlepszym przykładem jest sukces na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu. To było dla nas zaskoczenie, ale nie tylko dla nas, ale też dla jurorów. Byliśmy na tym festiwalu już 3 lata temu i 2 lata temu. I tak stopniowo, za pierwszym razem było to trzecie miejsce, potem drugie miejsce. No i teraz przyjechaliśmy i wygraliśmy swoją kategorię. Duża radocha dla nas, zaskoczenie dla jurorów też. Oni to podkreślali potem w wywiadach gdzieś dla telewizji i gazet Inowrocławia, że po prostu widać postęp. Jest to związane z tym, że od tych paru lat ćwiczymy stabilnym składem. Ten trzon zespołu jest niezmienny i to po prostu wszystko rośnie i o to chodzi. Orkiestra w ubiegłym roku, no w Gdyni zaczęliśmy festiwalem polskich filmów fabularnych, gdzie daliśmy koncert plenerowy w takiej bardzo, bardzo malowniczej scenerii, bo za nami statki, za nami żaglówki, tak, i morze, także pięknie to wszystko wyglądało, ale też i brzmiało. Oprócz tego graliśmy na cykl koncertów dla mieszkańców Tczewa, czyli koncert jesienny, koncert noworoczny i koncert wiosenny. Także wystąpiliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu, a także na jakichś lokalnych imprezach, jak na przykład w hospicjum koncert charytatywny. Pełną relację z obozu Harcerskiej Orkiestry Dętej w Olpuchu zobaczą Państwo w telewizji Tetka w piątek o godzinie 18:00.